Szanowni Państwo, przed nami pierwsza elektryczna Scania obsługująca logistykę Volkswagen Poznań. Są dzisiaj z nami również przedstawiciele Scanii Volkswagen Poznań, dyrektor logistyki pan Wojciech Olasek oraz pan Paweł Kurzawa, dyrektor do spraw elektromobilności Scanii. Bardzo proszę o takie szybkie, krótkie wprowadzenie tutaj. Proszę Państwa, w dniu dzisiejszym do naszych procesów produkcyjnych wprowadzamy to oto pierwszą ciężarówkę elektryczną marki Scania. Będzie ona obsługiwała jeden z najbardziej wymagających procesów dostaw just in time pomiędzy naszym parkiem dostawców Swarzędzu a zakładem produkcyjnym w Antoninku. Tak jak mówię, jest to nasz pierwszy samochód elektryczny. Pracujemy nad dalszym rozwojem tej technologii i mamy nadzieję, że będzie ona przysłużyć się ochronie środowiska, jak i również zostanie pozytywnie odebrana przez nasze społeczeństwo tutaj lokalne w Poznaniu. Ja tylko dodam, że to także dla nas jest pierwszy samochód odebrany przez klienta i to jest dowód na to, że jako branża jesteśmy gotowi. Zbudowaliśmy ekosystem, mamy ładowarkę, mamy pojazd, który działa w bardzo wymagającym procesie produkcyjnym w cyklu just in time, więc pod względem rozwiązań jesteśmy gotowi. Teraz bardzo proszę o symboliczne przekazanie tego pojazdu. Panie prezes, w tak zacnym gronie świadków bardzo mi miło przekazać ten kluczyk do Scanii i mam nadzieję, że to jest początek i naszej współpracy i elektromobilności w Poznaniu i również w Polsce. To się może wydarzyć. Bardzo dziękuję za współpracę. Mam nadzieję, że to nie ostatnia tego typu ciężarówka, bo tych tras logistycznych mamy bardzo dużo, także bardzo serdecznie dziękuję bardzo. Wystarczyło złapać. Tak, nie. Dobrze, to poproszę o podtrzymanie. Teraz można odjechać, tak? Można odjechać. Super. No brawo. A kluczek masz? Kluczek, proszę. Ja nie mam. Proszę. Teraz to już są takie automatyczne. No tak. Już chodzi? To już tyle. Nie będzie pięknego dźwięku. To pojedzie? Nie będzie. Klaksa.